Dziś zobaczymy, jak powstają nowoczesne składy kolejowe. Ich produkcją zajmuje się Alstom Constal z Chorzowa. Zakłady, które mogą poszczycić się 150-letnią tradycją. Historia fabryki się zmieniała, zaczynając od jakichś konstrukcji stalowych. Potem, wiadomo, no, Constal był właśnie do połowy lat 90. znany przede wszystkim z produkcji tramwaji, przede wszystkim na rynek polski. Tramwaje wciąż są tutaj produkowane, ale my przyjrzymy się z bliska składom kolei regionalnych oraz taborowi metra. Do produkcji składów kolei regionalnych stosowana jest stal. Najpierw trzeba wyprodukować poszczególne komponenty, z których złożymy pudło pociągu. W tej hali zgrzewane są komponenty ścian bocznych oraz dachu. W kolejnej hali na potężnym obrotniku spawane są elementy podwozia. Tutaj widzimy gotową kabinę. Pracownicy sprawdzają jeszcze jakość spoin. Teraz w doku montażowym, jak w modelarstwie, z gotowych komponentów składamy pudło surowe pociągu. To wygląda w ten sposób, że jest zawsze podwozie, dwie ściany boczne, ściana tylna lub druga, lub dwie ściany tylne i kabina. I na to dach. I to tak jak z klocków Lego taki domek można sobie składać, a potem się to wyposaża. Pociągi regionalne budowane są z komponentów stalowych, ale wagony metra są aluminiowe. Składa się je też jak klocki, z takich profili, które trzeba dobrze zespawać. Umiejętnością spawania aluminium może się pochwalić niewiele zakładów w kraju. Złożone surowe pudło pociągu jest przygotowywane do lakierowania. Po śrutowaniu uzyskuje chropowatą powierzchnię, dzięki czemu farba będzie się lepiej trzymać. Tak przygotowany wagon trafia do lakierni. Malowanie ma tak naprawdę jedno główne zadanie i drugie poboczne z punktu widzenia funkcjonowania produktu. Pierwsze to jest zabezpieczenie antykorozyjne, tak zwane poboczne, które też jest bardzo ważne dla klienta, to jest aspekt wizualny. Czas życia takich wagonów to 30 lat. Dlatego zabezpieczenie przed korozją jest tak istotne. Polakierowany wagon trzeba teraz wyposażyć. Po kolei montowana jest izolacja, podłoga, instalowane jest okablowanie, okna, płaty drzwi. Średnio w ciągu dnia uzbrajany jest tu jeden wagon. Gdy pociąg jest już gotowy, przechodzi serię testów i musi jeszcze dostać akceptację klienta. Tutaj widzimy gotowy wagon nowoczesnego taboru metra w Amsterdamie. Pociąg wyposażony już jest w dwie funkcje. Funkcje TC i ATC. TC to jest funkcja, gdzie maszynista obsługuje właśnie z tego miejsca pociąg, natomiast w przyszłości będzie można przestawić tą maszynę na opcję ATC, gdzie w poziomu, można powiedzieć, komputera centralnego pociągi będą sterowane w pełni automatycznie, bez konieczności obecności maszynisty w tym miejscu. Wagon przygotowywany jest do transportu. Ogromna przesuwnica kołowa przewozi go z hali do miejsca załadunku. To już 28. pociąg, który chorzowski zakład wyprodukował dla linii numer 5 metra w Amsterdamie. Tymczasem zakłady Alstom Constal rozpoczęły kolejny duży projekt. Tabor dla metra w Riyadzie, w Arabii Saudyjskiej.